Dzień dobry Państwu, Rafał Polacz, tygodnik Wałbrzyski. Marek Mielniczuk, szefujący Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji, jest dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Witam serdecznie. Witam Panie Redaktorze i witam Państwa. Panie Marku, do Wałbrzycha przyjechał już, zdaje się, super nowoczesny samochód właśnie dla wałbrzyskich wodociągów. Tak, to prawda, jest już w Wałbrzychu samochód przeznaczony do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji. Jest to zakup najświeższy z naszej bazy wodociągowej tutaj, jeżeli chodzi o wyposażenie i sprzęt. Samochód niemieckiej firmy. Myślę, że będzie nam służył przez długie lata. Czy możemy powiedzieć wprost Wałbrzyszanom, do czego będzie wykorzystywany? Przede wszystkim do udrażniania kanalizacji sanitarnej. To jest jego główne zadanie, hydrodynamicznie, co ważne, z odzyskiem wody, którą będzie używał do czyszczenia. Czyli wodą pod ciśnienie będzie rozbijał wszelkie złogi, które zatykają rury. Między innymi. I inne obce ciała, które tam w tej kanalizacji się znajdują i często powodują duże utrudnienia w eksploatacji. Natomiast, mówię, to chcę podkreślić, jest to samochód pierwszy tego typu na tym terenie, który powoduje, że zużycie wody, które nie jest bez znaczenia, jest to, pracuje w tak zwanym obiegu zamkniętym. Tak? Także odzyskujemy tą wodę. No i generalnie jest w pełni zautomatyzowany. No, komfort pracy pracowników przy takim samochodzie jest nieporównywalny z dotychczasowym. To poważny wydatek. Tak, no taki samochód tej klasy z taką zabudową, robiony na specjalne zamówienie, to jest wydatek 1 700 000 zł. To jest ten rząd. Jest to, produkcja takiego samochodu odbywa się od podstaw. Bazą jest podwozie, reszta zabudowa specjalistyczna jest pod konkretne zamówienie realizowane. Przy jego tworzeniu byli też obecni w Niemczech pracownicy Wałbrzyskich Wodociągów? Tak, zostali wydelegowani pracownicy Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Ci, którzy będą w chwili obecnej eksploatować ten samochód, nadzorowali pracę, szkolili się, zapoznawali się z całą technologią tego samochodu. Jest to nowość u nas. Tak, żeby procedury. Móc go w maksymalny sposób wykorzystać później. Tak, no i tutaj, co ważne, należy podkreślić, czas reakcji, czas pracy takiego samochodu zdecydowanie skraca te przestoje eksploatacyjne związane z niedorożnością kanalizacji. Bo do tej pory musieliście w przypadku konieczności wypożyczać takie auta z różnych krańców Polski. Tej klasy samochody tak, były wypożyczane. Oczywiście dysponowaliśmy sprzętem, nie chcę powiedzieć porównywalnym, bo to zupełnie inny świat, jeżeli chodzi o technologię. Natomiast innymi metodami była czyszczona ta kanalizacja. Przy takich już zaawansowanych pracach był wypożyczany samochód z zewnątrz, z innych firm. Co też kosztowało niemałe pieniądze, nie, powiedzmy sobie szczerze. Bardzo duże pieniądze, to wypożyczenie. Także my tu też planujemy otworzyć się na rynki zewnętrzne. Biorąc pod uwagę, że tej klasy samochodem dysponuje Wrocław, jeżeli chodzi o nasze sąsiedztwo. I nie ukrywam, że będziemy chcieli wyjść na zewnątrz taką usługą i oferować taką usługę. To też będzie przychód dla przedsiębiorstwa. Mamy nadzieję, że ten samochód oprócz tego, że będzie służył naszym mieszkańcom tutaj i naszej sieci, będzie na siebie zarabiał, świadcząc usługi na zewnątrz. Kiedy go będzie można już w akcji zobaczyć w Wałbrzychu i w okolicach? W chwili obecnej on już jest w Wałbrzychu. W tej chwili jest na bazie. 22 czerwca planujemy oficjalną taką prezentację tego samochodu. No i myślę, że po tym terminie ruszy już do boju i będzie pracował przy czyszczeniu kanalizacji. Oby u nas pracy miał jak najmniej, żebyście mogli używać go na zewnątrz i w ten sposób też zarabiać pieniądze. Nie ukrywam, że taki cel jest tego samochodu. Tak? Każda złotówka, którą pozyskamy z zewnątrz, wpływa na to, że mniejsze koszty generujemy tutaj i obciążamy naszych mieszkańców w taryfach. Nowe auto specjalistyczne to inwestycja w sprzęt, ale wiem, że wodociągi mają też w planach inwestycje bezpośrednie już w same wodociągi, mówiąc potocznie w rury w Wałbrzychu. Co teraz będzie się działo? Znaczy,
po ubiegłorocznym przestoju, gdzie dużo pracy i wysiłku było włożone w reorganizację, gdzie ten budżet był bardzo mizerny i żadnych inwestycji nowych poczynić nie mogliśmy. W roku 2012 zaplanowaliśmy, myślę, że ambitny plan realizacji inwestycji. Oczywiście porównując to do potrzeb i możliwości naszych finansowych. I takimi inwestycjami na pewno jest 11 listopada w Wałbrzychu. Zadanie bardzo duże, bardzo skomplikowane. W chwili obecnej jest postępowanie przetargowe prowadzone. Mam nadzieję, że w miesiącu lipcu uda się wyłonić wykonawcę, który rozpocznie prace związane nie tylko z naszą branżą, czyli kanalizacją sanitarną, wodociągami, ale także kanalizacja deszczowa, oświetlenie, wymiana nawierzchni. To jest w jednym postępowaniu. Właśnie, bo wyjaśnijmy Wałbrzyszanom, którzy już może chwycili się za serce, że ten nowy asfalt na tej części 11 listopada będzie zrywany. Chodzi o część ulicy od Placu Górnika do ulicy Parkowej w Wałbrzychu. Dokładnie, ta część, która jeszcze nie była wyremontowana, która doczeka się nowej nawierzchni, co odczują wszyscy kierowcy, ale wcześniej, nim ten asfalt zostanie położony, właśnie między innymi wodociągi przeprowadzą wszelkie koniecznie wymiany po to, żeby później tego nowego asfaltu po prostu nie kuć. Panie redaktorze, to jest główne założenie w tej chwili przy prowadzeniu takich inwestycji w pasie drogowym. Jest to kontynuacja robót, które miały miejsce w latach poprzednich i to jest ten odcinek, jak pan redaktor wspomniał, od Placu Górnika w okolice hotelu dawnego Sudety. Warunkiem takiej realizacji była wymiana wszelkiej instalacji infrastruktury podziemnej w tym pasie drogowym. Dlatego też zostało zawarte porozumienie między wodociągami, gminą Wałbrzych, województwem. Nie zapominajmy, że ta droga jest w zarządzie województwa i tutaj musiało nastąpić porozumienie wszystkich stron, żeby można było w ogóle rozpocząć taką realizację inwestycji. Udało to się. No i w tej chwili jest procedura przetargowa. Także mam nadzieję, że lada moment ruszy ta inwestycja i będziemy mogli dalej cieszyć się gładkim asfaltem, tak jak do Placu Górnika. Dokładnie. Od strony Nowej Rudy Kłodzka. Robotnicy wodociągów pojawią się również na Poniatowie. Na Poniatowie tak, planujemy i to na dniach rozpocząć jeszcze w tym tygodniu prace związane z modernizacją istniejącego systemu wodociągowego. Tak jak zostało to na spotkaniu z mieszkańcami zapowiedziane, w tym roku planujemy wybudowanie zestawu hydroforowego, który podniesie ciśnienie w tej dzielnicy, ciśnienie wody i umożliwi korzystanie z wodociągu bez jakichś przerw, przestoi. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej. To jest początek realizacji tam inwestycji zgodnie z założeniami. W połowie roku miało to nastąpić. No mówię, w tym tygodniu sprzęt już powinien się pojawić w tej dzielnicy. No i oprócz tego poza Wałbrzychem też jest kilka inwestycji. No tak, bo nie zapominajmy, że Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji to nie tylko gmina Wałbrzych, ale także gminy ościenne. W sumie na dzień dzisiejszy 9 gmin obsługujemy. Także takie inwestycje, które są w dużym stopniu zaawansowane w przygotowaniu, to jest gmina Walim. To jest ulica 3 Maja i tam do końca czerwca powinniśmy mieć pełną dokumentację i rozpiszemy postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy kanalizacji sanitarnej. To też powinno wpłynąć na poprawę środowiska naturalnego, zwłaszcza że stopień skanalizowania gminy Walim jest niski i musimy w najbliższych latach to zdecydowanie poprawić. Czy gdzieś jeszcze pojawiło się? Stare Bogaczowice, tam jest też kwestia inwestycji, przygotowania. Planujemy w tym roku zakończyć dokumentacyjnie kwestie wodociągów i rozpocząć w przyszłym roku, no, w miarę możliwości finansowych oczywiście i możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych, realizację tych inwestycji. To są takie nasze sztandarowe na ten rok. Do tego może drobne, ale dla mieszkańców, które dotyczą, istotne. Mam tu na myśli Konradów, ulica Spacerowa. Tam jest 6 budynków, które są niepodłączone do kanalizacji. Chcemy wykonać jeszcze w tym roku ten odcinek, żeby umożliwić korzystanie z kanalizacji danym mieszkańcom. Z jednej strony mamy duże inwestycje typu ulica 11 listopada, Poniatów,
mamy zakup specjalistycznego auta, którego jeszcze do tej pory w Wałbrzychu nie mieliśmy. Czy to jest efekt no, tego ciężkiego dla całego przedsiębiorstwa i związku zaciskania pasła ubiegłorocznego? Znaczy, może nie nazwałbym to efektem tego. Mhm. To są niezbędne inwestycje i niezbędne inwestycje w infrastrukturę, jak i w sprzęt. Mieliśmy okazję rozmawiać w ubiegłym roku. Ja przedstawiałem, że będą trzy kierunki zmian. Mhm. Zmiany organizacyjne w samych przedsiębiorstwie, w związku wodociągów i kanalizacji, zmiany na płaszczyźnie majątkowej, analiza, czy nam jest niezbędny dysponowanie takim majątkiem mhm. jak 2, 3 czy 10 lat temu. No i kwestia sprzętu, unowocześniania się, informatyzacji i w tych kierunkach te trzy procesy następują, tak? Efekty oczywiście są w różnym stopniu i z każdej tej dziedziny nie w tym samym czasie efekty poznajemy, mhm. natomiast wszystkie są wdrażane równocześnie, także to, te wszystkie działania pozwalają nam na to, że możemy myśleć o inwestycjach, o tym, żeby mieć na wkład własny na taką inwestycję, mhm. w ogóle zacząć starać się o środki pomocowe z zewnątrz. No tutaj przykładem jest taki zakup samochodu. Wartość jego ponad 1 700 000 złotych, gdzie znaczną część udało się uzyskać wsparcie mhm. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jest to nisko oprocentowana pożyczka na zakup takiego samochodu. No bez takiego wsparcia zewnętrznego ciężko przeprowadzać mhm. takie inwestycje. No bo koszt jest potężny. No chyba, że decydujemy się wszyscy na obciążanie tymi wszystkimi inwestycjami bezpośrednio mhm. mieszkańców w taryfie. Natomiast uważam, że jesteśmy taką branżą w przeciwieństwie do innych, gdzie nie możemy, musimy mieć samodyscyplinę. My nie możemy sobie pozwolić na niekontrolowane, sami musimy mhm. zaciskać tego pasa, bo każde... Hulaj dusza, piekła nie znaczy, ma, a cena wody 20 zł znaczy, za metr. Działamy, trzeba mhm. pamiętać i tutaj to jest istotne, działamy w warunkach monopolu naturalnego. Mhm. W każdej innej branży, w każdej innej dziedzinie, gdzie przedsiębiorca sprzedaje towar, usługę, rynek zweryfikuje, jakie koszty przenosi na produkt finalny. U nas niestety, jesteśmy monopolistą, monopol naturalny, moglibyśmy te koszty pompować, mhm. które miałyby przełożenie na cenę końcową dla odbiorcy. Na to sobie nie możemy pozwolić, musi być ta samodyscyplina. Stąd też takie działania podjęte w ostatnim roku. Przynoszą efekty Marek Mielniczuk, szefujący Wałbrzyskiemu Związkowi Wodociągów i Kanalizacji, był dzisiaj gościem telewizji Wałbrzych. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję. I czekamy na pokaz możliwości super samochodu w wałbrzyskich wodociągu. Mam nadzieję, że będzie widoczny na ulicach naszego miasta, tu Wałbrzycha, jak i ościennych gmin. Dziękuję bardzo. Dziękuję za wizytę w studio. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.